Hejka, zobaczcie, przyszłam troszeczkę wypielić w kapuście jeszcze, żeby nie przerosło to trawsko. Zobaczcie, wykopałam całe gniazdo małych turkuci. Muszę je pozbierać przynajmniej jak największą ilość, bo one jak urosną, to tutaj mi zrobią pokajanie na jesień. Także zwracajcie uwagę, one są dosłownie nad samą powierzchnią. Popatrzcie się, jak one wyglądają. Już mają kolor taki bursztynowy. Zobaczcie się. Nie widzicie, ile ich tutaj jest, bo ja akurat to, tak jak mówię, rozgrzebałam. Ale tutaj jest ich ogrom. Więc jeżeli napotkacie na swojej działce takie stworzonka, to są właśnie turkucie malutkie. Także postarajcie się je wybrać przynajmniej jak największą ilość, bo w jesieni to będziecie mieć bogato. Zobaczcie, przyszłam teraz w cukinię. Patrzcie, tutaj jest tylko 3 te, co dałam radę złapać. Tu już jest następne gniazdo turkuci. Zobaczcie. W tamtym było... Widzicie? W tamtym było 95 chyba sztuk, które udało mi się złapać. Zobaczcie, tu już się następny rusza, próbuje się wydostać. Zaraz wam pokażę. Sorry, że mi się tak ręka trzęsie, ale zobaczcie, jaki jest następny piękny. No, oszaleję, normalnie oszaleję już tym wszystkim. Słuchajcie, tam gdzie najmniej ruszacie, cukinie, truskawki, tam jest najwięcej gniazd. Ja wczoraj właśnie to zauważyłam. W kapuście, w cukinii. Zaczęłam pielić truskawki. Tam jest normalnie masa gniazd z turkuciami. Także weźcie się, przejdźcie. Troszeczkę tylko pogrzebcie jakimiś małymi grabkami. Dosłownie one są tuż nad powierzchnią samą. Szkoda waszych upraw, gdy one dorosną. Zobaczcie się. Jest ich tu masa. Subskrybuj mój kanał, lajkuj, komentuj. A zobaczysz naprawdę jeszcze dużo ciekawych rzeczy.